Młodszej Brygadzie pracowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Klub nasz działa dopiero od 2 lat i dopiero od 2 lat oddaje krew. Każdy strażak ma przypisane do wykonywania zawodu pomagania ludziom. Uważam, że nie tylko przy akcji, ale również po tych działaniach naszych ratowniczych krew jest potrzebna, krew ratuje życia i mamy wpisany w to nasz zawód, dlatego oddajemy. A gdyby pan nie był strażakiem, też by pan oddawał krew? Tak, bo to trzeba po prostu mieć w charakterze i zachęcam wszystkich do dawania krwi, czy są strażakami, czy nie są strażakami. Wiadomo, trzeba pomagać ludziom, każdemu ta krew może się przydać i trzeba spełniać ten obowiązek. Przedstawiamy pana Jacka Niewęgłowskiego. Zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Charakter służby. Generalnie straż jest powołana służbą do ratowania życia i to się bardzo, bardzo fajnie łączy, ta idea krwiodawstwa z naszą pracą, z naszą służbą w niesieniu pomocy poszkodowanym, zwłaszcza w wypadkach. I każdy strażak uczestnicząc w działaniach ratowniczych, przy wypadkach drogowych czy innych zdarzeniach wie, jak jest cienka bariera między życiem a śmiercią i w każdej chwili, jeśli jest taka możliwość i... A wy jako strażacy doskonale to widzicie, bo spotykacie się na co dzień z tymi nieszczęściami ludzkimi. Właśnie to do tego zmierzam, że na co dzień uczestniczymy przy tych zdarzeniach i widzimy, że jak ciężko jest, jak ludzie walczą właśnie w tych wypadkach, którzy ulegli wypadkom i każda pomoc, chociażby właśnie poprzez oddawanie krwi, ratuje to życie ludzkie i nas bardzo cieszy, jeśli uda nam się wyciągnąć z kogoś z wypadku. Jeszcze jeśli jest ta potrzeba krwi, to się uda połączyć, uratować czyjeś życie ludzkie. To jest dla nas budujące, motywujące do jeszcze lepszej pracy i do propagowania takich akcji, jak akcja krwiodawstwa w straży. Czyli można powiedzieć, strażacy ratują ludzi, ratują życie ludzkie w każdej sytuacji, zawsze i wszędzie, czy tak? Zawsze i wszędzie, nie tylko w rzeczywistej akcji ratowniczo-gaśniczej, ale jeszcze długo później właśnie poprzez oddawanie krwi, wspieranie w różny sposób ludzi już po wypadkach, osoby poszkodowane. Uczestniczymy też w różnych akcjach. Ostatnio było też, strażacy rejestrowali się do oddawania szpiku kostnego, także jesteśmy zawsze, jak to mówię, po stronie tych poszkodowanych, staramy się pomagać jak tylko możemy. Aspirant Paweł Gil, prezes Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni. Proszę nam powiedzieć ogólnie o przebiegu tej akcji. Akcja odbywała się od godziny 8.30 do godziny 13.00. Podczas akcji zarejestrowało się 43 osoby, lecz 30 osób tylko oddało krew, co dało wynik 13,5 litra pobranej krwi. Akcja odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Jest to akcja, która promuje honorowe krwiodawstwo wśród strażaków oraz akcja, której strażacy zachęcają ludzi do oddawania krwi. 2 razy z rzędu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zajęła pierwsze miejsce w Polsce jako najaktywniejsza komenda właśnie w tym programie Ognisty Ratownik Gorąca Krew. I teraz walczymy po prostu 3 raz, żeby podtrzymać ten tytuł najaktywniejszej komendy w Polsce. No to życzymy powodzenia. Teraz proszę nam powiedzieć, ile krwi dzisiaj oddano? Dzisiaj oddano 13,5 litra krwi. To daje generalnie w waszym klubie? No już będzie około 70 litrów zebranej krwi w tym roku. No to robi wrażenie. Dziękuję bardzo i życzymy powodzenia. Dziękuję również.